Cześć, witajcie. Znowu ja, Damian z kanału Damiana Przegubiem. Dzisiaj przejedziemy się na 9 czy 5, tylko że z Czeladzi do Mysłowic. Mieliście okazję zobaczyć się z Mysłowic do Czeladzi. Dzisiaj pojedziemy w stronę drugą. Pogoda nas nie rozpieszcza. Śnieg te sprawy. Że do nagrywania akurat słabo. Ale do jazdy. Że tak powiem. Jest spoko. Tego co widzę, znowu musi być reset gadaczki, bo zapowiadam Mysłowice, a jesteśmy w Czeladzie. No ale to wiadomo, zdarza się. Zajadę tu na przystanek, szybki resecik i lecimy dalej. Teraz mi zapowiadam Mysłowice Tesco, a jesteśmy w Czeladzi pod szpitalem, także resecik musi być. Chwilę postoimy, bo parę sekund nam to zajmie. Powinno być dobrze. Ogólnie przed chwilą sypał śnieg. Teraz świeci słońce. Okularów nawet nie zakładam, bo wiadomo, że założę to słońce zajdzie. Lecimy dalej. Po moich terenach. Bo jak wiecie, jestem w Czeladzi. Słyszę, że zapowiada dobrze, także sukces mały.
to jak te światła widzicie, jeszcze i karusel jak jeździłem, posypało trochę, lód się zrobił. Tam z lewej strony wyjechał mi osobówką, no już tak zostało. 2 godzinki. Na służby drogowe żeśmy czekali, bo później za mną to już wszystko stało. Sukces był, bo wyjechałem tak. Więc się z tego cieszę.
wiesz. Linia fajna. Tu pani ładnie by przejechała pana. Uważajcie na pasach. Będę to powtarzał za każdym razem, bo tu o wasze życie chodzi. A wiadomo, człowiek z autem osobowym zawsze przegra. Zobaczyć, do której stacja kontroli, bo przegląd mi się kończy, muszę w sobotę zrobić, ale widzę, że do 14 na luzie. Ogarniemy temat. Subskrypcji nam od wczoraj już było. Już jest normalnie chyba 550. Także dziękuję wam ślicznie. Motywuje to do robienia lepszych filmów, lepszego komentarza. Plan na ten rok jest 1000 subów. Mam nadzieję, że się uda. Także liczę na was. Znam, a póki będziecie chcieli, to będę robił te filmiki. Graffiti. Nie wiem, czy to widać.
radzieckiej. No ale się nie spodobał. No i zostały krzaki. Ostatni przystanek Czeladzin i będziemy wjeżdżać do Sosnowca. Tutaj macie most na 86.
się szkołę po prawej, do niej też chodziłem, kiedyś to się nazywało THM Sosnowiec. Pozdrawiam wszystkich. Ale to wiadomo, wszystko wyjdzie w pranie, bo może ktoś pożyczy jakiś film i to się wrzuci. Skrzyżowanie trochę jest zwalone, bo ja jadę prosto i przez dwa pasy muszę kłodać. Ale widzę, pan mnie puści, podziękowałem. Zbyszek. Tutaj też jak na rogu ktoś stanie, to jest lipa z wyjazdem, czy z wjazdem.
słyszą, bo centralnie się wydziela. Może ją będziecie mogli usłyszeć. Udało się bez postoju przejechać. Błędy wykasowali w nocy. Błędy wykasowali. To teraz się spieprzył piec. W ogóle się nie odpala. Ten piec Debasto. Niektórzy mówią Debasto, Bebasto. Także odmian jest mnóstwo. Podjeżdżamy pod dworzec w Sosnowcu. Tutaj wbić, no, obkręcamy się. Też podziwiam tych motorniczych, motorowych. Piździ, nie piździ. Zwrotnicze co? Trzeba przestawić. Niektórzy widzę, że są. Automatycznie przestawione, a u niektórych chyba w tych starszych jeszcze nie. W przyszłym tygodniu będziemy jeździć na 88 i setce. Na przegubie niż na solówce.
Wiosną można jechać. Zakręcił trochę, także udało się wyjechać. Wygląda alkolog. Czyli dmuchasz, jedziesz. Na następnym kółku będzie młyn. Tu zawsze jest młyn po godzinie 16. Poczka się można przed czasem jak. Że też nie wściekajcie się na kierowców, jak stoją na przystanku chwilę, ale... Odstać trzeba swoje. Тут
te dwa przystanki tak są, bo tu jest dolot 2 minuty. Właśnie to robi minutę niecałą. To jest dobre, jak się idzie opóźnione, to można nadrobić. Tak śmiesznie ten przystanek jest na prawo skręcony. Naklejkę w tej fabii szanuję. Dżem to chyba wszyscy znają. Pan nas puścił, więc podziękować by wypadało. O, a to widzę, ładnie się porobiło. Thank you.
Światełka na wozie włączone. Pukać na razie o czasie, zobaczymy jak będzie przy rondzie na skręcie na Jaworzno, bo tam zawsze się parkuje, ale może dzisiaj będzie ludzi. Ale wiadomo, no. Ma swoją długość. Jakieś też jeździłem, pozdrawiam wszystkich busiarzy. Ponad rok jeździłem. Lekko nie macie. Co zwiedzicie, to wasze. Taka prawda.
jeździłem, to wiem. Studentów z Garbsenu pozdrawiam. Tam się człowiek może nauczyć. Głowa mała. Śnieżek zaczyna ponownie pruszyć. Nie, no ja jestem takiego zdania, że nie ma to pojęcia śniegu zimno. Tak jak były zimy, jak ja byłem mały. Kiedyś to było, kurwa. Na panią poczekamy. Na spokojnie dobiegła, żeby nie było. Właśnie wsiadła. Właśnie też co do dobiegania, dużo ludzi ma pretensje, że kierowca niby widzi, przed nosem zamyka. To tak nie jest do końca, bo jeżeli ktoś biegnie z przodu, albo tak jak ta pani, no to jeszcze spoko. Ale jeżeli ja ruszam z zatoki już i ktoś biegnie, to ja go nie widzę tam. Bo ja się patrzę w to lusterko lewe, chcąc się włączyć już do ruchu, tak? Zawsze są o to pretensje. Przegub złamany.
Jakby ktoś tam biegł, to ja go nie widzę naprawdę. Przemsza, granica, Mysłowice. Dalej, puści mnie kto, czy mnie nikt nie puści. Wyjedziemy, co by się też w trawę nie władować. Podziękujemy panu. Taki mój tutaj.
Dawać, dawać. Nie blokować. Bo czas to pieniądz. Trzeci przystanek Mysłowice Ćmot Pętla. I tam mamy trochę pauzy. Tego klepania jadaczka, to że w gardle trochę zaschło, nie powiem. Plus do tego jeszcze ten posmak soli obosypiam. A jak wiadomo, człowiek niewielbłąd napić się musi. Sora. Jakieś dziwne dla mnie te autobusy są, ale to tylko moje zdanie. Chociaż w porównaniu do tych, co w Anglii jeździłem, no to są zajebiste. No i tak ludziska, dojeżdżamy do końca. Obyło się bez kłopotów. To teraz przerwa trochę. Posiedzieć. Odpisywać na wiadomości na Messengerze. Powrót do Czeladzi. No i tu sobie kończymy ręczne światełka. Taką pogodę nie jeżdżę na dziennych, bo żeby lepiej być widocznym. No i co, dziękuję Wam. Mam nadzieję, że się filmik spodoba. Jak coś, zostawcie łapkę, subskrypcję. No i co, widzimy się na następnym filmie. Także do zobaczenia.